Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek, a oto kolejny odcinek Dragon Age Początek. No i powiem wam, że tutaj żadnej jakiejś ciekawej rzeczy nie odkryłem w tej lokacji, ale rozdałem Dumbledore'owi drugą specjalizację a propos czempiona, ponieważ ktoś z was mi przypomniał, że przecież i tak, nawet jak zapomnę tutaj w początku sobie sesji kiedy zarzestować, to w przebudzeniu też są od tego itemy i to nawet bez modyfikacji. W przeciwieństwie do początku, gdzie nasze umiejętności, cóż, są teoretycznie nie do cofnięcia bez modyfikacji. I mamy dwa kamienne golemy, więc bierzmy się za rzeź. O kurczaczki, miotanie! Wiecie co, porozsuwajcie się troszeczkę, bo miotanie, jak pamiętacie lub nie, z fazy, gdy jeszcze byliśmy w tym całym śnie i czuję jak rymuje, wieży magów jest dość, no, lekko mówiąc, potężne. I naprawdę trzeba na nie uważać, szczególnie golemy są strasznie potężne. O, co właśnie udowodniłem chyba tym, że mój Dumbledore zmarł bardzo szybko. Odejdź, 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 odejdź. Jesteś leciutka, a ty lepiej, żebyś nie stała na pierwszej linii, jak Dumbledore szybko padł w ciężkiej zbroi, posiadając od ciebie chyba dwa razy więcej punktów zdrowia. No może nie dwa razy więcej, ale licząc pancerz, to zdecydowanie jest ponad dwa razy twardszy. Układy lecznicze. Nie mamy łotrzyka, więc nie widzimy pułapek, to jest bliska spory problem. A tutaj pewnie te pułapki tak naprawdę są wszędzie, co taką główną platformę, nie? Tak, myślałem. Które teraz się ożywią? Wy? Niby coś z nich tutaj skapuje. Ale nie są jeszcze ożywione. O, ale zaczęło przejść kawałek dalej i już. I znowu miotaje na start. Fuck. Rozsuńcie się. Oh shit. Jak sobie żyć? Miotanie dalej silne, jak powinno być. Boję, że Morrigan już zginęła i nie masz mi jej wskrzesić, bo Win ma już zmarnowane wskrzeszenie. Ale chyba jakoś sobie poradzimy. Ale nie to faktu, że walka z golemami to nie jest byle co. No, ogłuszenia też jak w miarę odporne. Ale pamiętajcie, że one są dość wytrzymałe, mimo tego, że mamy zdolność, która powoduje, że golemy otrzymują, ogólnie wszystkie systemy mechaniczne otrzymują dużo większe obrażenia. Też chyba poza golemami to nie ma innych systemów mechanicznych, więc golemy to chyba idealne określenie. Jest ta zdolność niszczyciel, czy jakoś tak? On działa chyba tylko na golemy, ale daje taki bonus do obrażeń, że masakra chyba z 20 punktów? Może to było 10? Nie pamiętam. To chyba tyle w tym pokoju, możemy iść dalej. Kolejne żyły Lyrium, to nam była potrzebna mana, ale nie jest potrzebna, więc... Ktoś tutaj ma jakoś dużo ran? Morrigan ma dużo ran, więc może byśmy sobie zasięgnęli po mniejszy zestaw do leczenia. O, ma jednak zestaw, zapomniałem, że mniejszy, tylko jedną leczenie, dwie. Mamy kolejny pokój, tym razem z jakąś przerośniętą żyłą Lyrium. O ty w mordę, jaka żyła. To jest chyba ta legendarna przerośnięta żyła Lyrium. Też tak sądzicie? Ja przynajmniej mam takie wrażenie, naprawdę, naprawdę szczere, że to jest ta legendarna żyła Lyrium. Koniecznie nieskończona, ale naprawdę wielka jest. I mamy też jakieś twarze, którym świecą się oczy? Chyba te twarze są naszym wrogiem z tego co widzę? A, zapomniane duchy. Cześć, zapomniane duchy, co u was? Widzę, że jest wyjście stąd, ale zapewne nie wypuści nas gra, dopóki nie pozbędziemy się tego co trzeba. Więc tak, ja bym tutaj przesunął naszą świętą trójcę DPS-ów, a świętą trójcę wspierającą w tym kierunku. I po kolei będziemy każdego zapomnianego ducha rozwalać. A jako, że są one twarde, to jest całkiem niegłupie. A ja są naprawdę potężne. Ale na szczęście nie ruszają masowo do walki, tylko po jeden dzień. O, zakowe kowadło, nie wiem, nie? Coś się zmieniło przez to. Morrigan, ty uważaj, kobieto! A, oni się nie ruszają, bo oni strzelają czymś! A to chamy. Zresztą dajna poszła, całe szczęście. To może Morrigan przeżyje jeszcze. A jakim to wskrzeszenie na nią zmarnujemy? No cóż, nie mamy innego wyboru. Używasz tutaj, Morrigan. Przymrożenia! O kurczę, co się stało? Nie wiem, co się stało, ale drugie kowadło odpaliliśmy, cokolwiek to nam daje. I kolejne cztery duchy. Chyba teraz musimy tutaj to pokonać, żeby kolejne dwa kowadła odblokować, tak? Czy jakoś tak? Nie wiem. To miejsce działa co najmniej dziwnie. Tu proszę. Tu proszę, a magowie, kurczę, jak mówiłem wcześniej, gdzieś tam się chowają. Bo inaczej będą nam ginąć jak... No, magów przestało w sumie, magowie nie są zbyt wytrzymali. Magowie, najpotężniejsi DPS-i, ale jeden mocniejszy strzał i tyle było z magów. O, możesz sobie manę jakoś odzyskać, bo chciałem, żebyś używiła nam Dumbledora. Za mało many, tak? Niedobrze. To mikstura z debium, proszę.
Dobra. Dumbledore, wstrzesz się. Mam złe wrażenie, że to nie zadziałało to wskrzenie. O, tym razem zadziałało jak najbardziej. Więc znów możemy się skupić na DPS-owaniu, znów możemy też te całe kowadło odblokować. I znów się trzęsie ekran. Cóż tu się dzieje? Cóż tu się dzieje? Łynnic? Czy może... A, myślałem, że by użyła na jakimś paraliżu, ale nie mogła. Ponieważ wszyscy już tutaj byli. Wszyscy zniknęli, o. To chciałem powiedzieć. Jak sobie znowu życzy? Wszyscy na jeden cel. Musimy zwyciężyć. Morrigan i Win, jak wcześniej, szkoda tyłu bym prosił. Oni nie mają many. To jest właśnie problem, że magowie się kiepsko nadają na dłuższe walki. Ponieważ można się im za szybko kończy po prostu, no. Może są przerąbani na duże grupy przeciwników, ale jednak no... Inaczej jest kibę troszeczkę. Dawaj w te duchy, tu panowie. I panie oczywiście. Co jest w ogóle za formacja? A, zaznaczenie całej drużyny, okej. Łakedokę. Po prostu zmienia symbole, kiedy zaznaczam całą drużynę, rozumiem. A to znaczy dwie osoby, taki jest symbol? A myślałem, że no po prostu trzy albo dwa, to jest cztery, okej. Czyli o tym twórcy akurat nie pomyśleli, ale w sumie i tak, to jest tylko taki element, kurczę, wizualny, więc nie ma to zbyt dużego sensu. No zauważyłem, Dumbledore, nie tylko tobie. Mówisz? Stary! Stary, ty nie pociągniesz, ty nie dasz rady, to kto da radę? Ty jesteś Dumbledore! Ty mi tu nie pierdol, że nie dasz rady, stary. Lecz się, ty to się akurat leczę, nie pytaj się, co robimy. Umiejętności tam się uruchamiały, bo myśmy już za mało wytrzymałości. Chyba tego Dumbledore powiedział ten swój tekst. Kolejne kowadło? Co ja mam zrobić, żeby to się ukończyło? Nie, mam nadzieję, że te kanie tego kowadła nie jest zbyt dobrym pomysłem. Też to chyba jakby coś robi temu, ale... O. A, może ja te oczy muszę zgasić? W takim razie musiałbym tu jeszcze zniszczyć kowadło i tutaj. A, i teraz są tam, gdzie zniszczyłem oczy, są rozwścieczone duchy, a nie oszalałe. Okej, czyli tak ta mechanika działa, ale walka jest co najmniej, kurczę, żerna w tym brzegu. Rozwścieczone duchy też jakoś mniej się do walki przywiązują. Uj, te duchy chyba współpracują tylko kiedy się naprawdę blisko podejdzie. Dobra, teraz w tego bym prosił wszyscy. Szkoda, że docznie żyje, ale... Nie wiem, czy w skrzynie warto na Dodge'a marnować. Chociaż w sumie na mojego piesełka to może warto. I dziwo tam orzyw. Łyn. Gdzie on w ogóle padł? A gdzieś tam. Jest tak, czyli teraz odwdzięcz łyn i zajmij się tym panem tutaj niedobrym. Znowu zniknął ten niedobry pan. Oh shit, akurat się przydały te krwiące w to miejsce. No. Chyba strzelanie w krwiące nic nie daje zupełnie. Chyba tylko w te normalne warto strzelać. Bo musimy je wszystkie zamknąć, tak? Przynajmniej póki co tą mechanikę rozgryzłem. I teraz trzeba byłoby zabić tego, co było tutaj, czyli tego trzeba byłoby zabić. A jak zabiję rozświetlonego, to wszystkie znikną, czy nie? Jak to będzie? Nie, nie znikną. Aha, okej. Okay. Czyli chyba jak kliknę kowadło, to nie znikają. To musimy tego zabić i tego kowadło odpalić. Zdychaj. Jak wyglądają twoje flaki? Okej, okay, i teraz temu strzelamy w oczy. Bum! I chyba teraz tylko jeszcze tutaj jednego będziemy musieli pokonać i będzie po walce, mam takie wrażenie. Obszarowy bym prosił, jeszcze jedno obszarowe. Czyli teraz tylko tego. I chyba będzie po walce. Może dopiero ci właśnie początek walki, a huk to wie! Ale cóż, dość długo mi zajęło odstrzygnięcie tej mechaniki, więc to moja wina, jeżeli przegram. Bo to można było dużo szybciej zrobić. Zresztą wystarczy tylko 4 razy te fale pokonać, z tego z tych fal tylko jedną jednostkę. I powinno być po walce, jeżeli dobrze rozumiem. Tak? Jak sobie życzysz? No tak, teraz zaczęło to w nas strzelać, tyle wiem. I przez to mi Dumbledore zginął. Aż to cały czas strzelało z tych krwawiących oczu, a kto wie? Na to uwagi nie zwracałem za bardzo. Czas możesz mam z tym walczyć tylko? Diabeł wie w sumie. Co ja mam z tym teraz robić? Chyba zabić rozświetlone duchy z tych, które jeszcze nie zostały zniszczone. Nie wiem, czy każdy ma swojego strażnika z tych i... Nie wiem, nie wiem. Mechanika jest strasznie porąbana tego tutaj. Ale to w sumie dobrze, to w sumie dobrze. Jest wyzwanie, ja takie coś bardzo lubię. Jest odmiana też od walki zwykłej. To
która nas to przytoczyła. Mamy walkę z zagadką, chociaż gorzej, że te oczy nicze biją, naprawdę, naprawdę biją. A wskrzeszenie nasze, no tak troszeczkę nie na, tak troszeczkę na cooldownach właśnie jest, coś mi się nie podoba. O, wiecie co? Mikstury z Lyrium, panie, byście poużywały obie, obydwie. Nie, okręty akurat nie, zresztą martwię się problem z taką czynnością. I proszę wskrzesić, ty tutaj. A ty jeszcze nie możesz, no dobra, mniejsza. Dodge padł. Smutkiem stwierdzam, bo na siebie przynajmniej te ciosy przyjmował. Chwilowo może nie używajmy kowada, bo może dzięki temu będziemy mogli się tutaj jakoś odnowić. Czy to tak nie działa? Aha, coraz, czyli jeszcze raz muszę te oczy trafić, które już wcześniej krawiły. I wtedy będę miał kolejny jakby punkt zaliczony, rozumiem. Okej, czyli trzeba aby wszystkie rozkrawić, a potem chyba wszystkie dopiero zupełnie wyłączyć. Wow, naprawdę porąbana walka. Dobra, mogę czegoś, nie mogę, uzdrowienia użyć, ale mogę ogłuszenia. Ogłusz! No duchy nie powinno za bardzo takie ogłuszenie umysłowe działać, ale działa, więc nie mam nic przeciwko. Dobra, rzeczy Dajna poszła, jeszcze pułapeczka, okej. Ogren, wiesz co, nie mogę tak skąpić w tej bitwie okładów niestety, więc lecz się, towarzyszu. Tutaj też się lecz. Też się lecz. To brzmi dość źle, tak lecz się, dobra. Tu jest te krwawiące, więc tutaj strzelamy. A masz, może przestanie się krwawić. Tak, przestało. Czyli najpierw trzeba, kurczę, zrobić, żeby oko nie krwawiło. A potem trzeba, znaczy żeby zaczęło krwawić, a potem właśnie, żeby przestało krwawić. To trzeba tylko po jednym duchu będzie się respić, jest okej. Czyli po prostu trzeba raz trafić tamtego, potem pozostałe trzy, a potem znowu pozostałe cztery. O Boże, ale ta walka jest pokręcona. Wiesz, w sumie jak się już to rozgryza, to jest łatwe, ale no. Trzeba to rozgryźć, to jest mechanika, którą trzeba rozgryźć. Dobra, i po walce. Pum. Dokładnie, bym dobrze powiedziała. Chyba już skończyłam. To mi się podoba. No, udało się wygrać. W zasadzie to jeszcze jak ładnie podsumowało, nie wiem, czy to było skrytowane czy nie, ale było przyjemne. Było przyjemne, bo walka była długa i była ciężka. No niby też Lyrium wykorzystać, żeby manę odnowić, ale zapomniałem i w ogóle, że coś takiego one funkcjonują, no. Przecież jak byliśmy ostatnio w tym śnie, też była masa, że Lyrium nie mogłem z nich korzystać. Teraz tak myślałem, że a, przecież nie mogę z nich korzystać, a teraz już po walce skapnąłem, że mogłem przecież. No dobra, udało nam się przejść kolejną pułapkę, dużo cięższą od tej poprzedniej, tej walki z pamiętami na początku, więc jest okej. Okay. I tutaj mamy golemy, które mają możliwość gadania z nami? Czyżbyśmy wreszcie dotarli tam, gdzie chcieliśmy zacząć od początku? Kto wie? Domyślam się, że tak. Jestem Kharidin. Niegdyś, dawniej niż mam ochotę pamiętać, byłem patronem krasnoludów Orzammaru. Jeśli poszukujesz kowadła, musi cię obchodzić moja historia. Inaczej będziesz skazany na jej powtórzenie. Troszkę się zmieniłeś, Kharidinie. A więc też czegoś chcesz, tak samo jak wszyscy. Tak. Przeżyłem, aby mieć pewność, że nikt więcej nie użyje kowadła. I tak właśnie ostatnia przysługa pozwalało mi ono wykuć istotę ze stali lub kamienia, równie zwinną i bystrą, co każdy żołnierz. Armia takich istot była niezwyciężona. Ale nikomu nie powiedziałem, jaka była tego cena. Żaden kowal, choćby najbardziej utalentowany, nie potrafi stworzyć żywej istoty. Aby ożywić moje golemy, musiałem wziąć skądś energię życiową. No cóż. Domyślamy się, skąd ją zabrałeś. 3 metry wzrostu, nie jest zniszczalność, potrafię sobie wybrać o wiele gorszy los. No nieźle, czyli sam siebie przekuł w tą zbroję? Wow. Co jak co, ale musiał być cholernie utalentowany. Przerażająca metoda, było warto?
Chociaż w sumie nie powiem tego, bo te golemy były im potrzebne, więc... 3 metry wzrostu i niezniszczalność, potrafię sobie wyobrazić o wiele gorszy los. Był to wybór, który mogłem zaoferować wojownikom chętnym do obrony ojczyzny. Niektórzy się zdecydowali. Ale król Valdor stał się chciwy. Zaczął zmuszać krasnoludy, bezklanowców, przestępców, politycznych przeciwników. Wszyscy oni mieli trafić na kowadło. Pełnię moich zbrodni zrozumiałem dopiero, gdy sam poczułem cios młota. A więc co, niech ty siebie zmieniłeś w golema? Czy chodzi ci o to, że zrozumiałeś dopiero, kiedy sam się nim stałeś? Chociaż w sumie to chodziło nie o niego tam w tym naszym zdaniu, tylko o pozostałych. I w sumie, jeżeli się zgadzali osobiście stać się golemami tylko po to, żeby chronić swoich towarzyszy, rodziny i tak dalej, no to rozumiem, ale... to, że też skłaniał przestępców, raczej skłaniał, rozkazywał ich przebrać na golemy, to też okej. Okay. Tylko oczywiście mówię o przestępcach, którzy nie ukradli, nie wiem, tam marchewkę czy coś, tylko mówię o takich, którzy mają na koncie, no... powiedzmy więcej niż jedno życie, jakkolwiek to zabrzmi. Ale kurczaczki pieczone, panie Caridin, no. To, że tam już zamieniał ten cały król bez kastowców i tak dalej, bez ich zgody, to nie było zbyt dobre. No cóż, bez kastowcy tej Worzamarze troszkę inaczej są, niż bidacy chociażby na górze. Niby nie, różnica pomiędzy nimi jest niewielka, ale... czasem i ta niewielka robi naprawdę wielką różnicę w teorii i w praktyce. A więc schowałeś się tutaj, ale wiesz, że jest potrzebny Orzamarowi, bo bądź co bądź, jeżeli Orzamar przestanie istnieć, to nie będzie już nawet kogo poświęcać, żeby ocalić resztę, więc... Odciągnij sam z świata, by znaleźć sposób zniszczenia kowadła. Nie wolno go użyć ponownie. Nie! Kowadło jest moje! Nikt mi go nie odbierze! Ty, proszę... pomóż mi zniszczyć kowadło. Nie pozwól, by spętało kolejne dusze. Rozumiem cię, ale wybacz, naprawdę. Nie uważam tego za słuszne. Trzeba brać mniejsze zło. Jeżeli plaga ma pochłonąć wszystkich, prędzej czy później, a... mamy opcję, żeby to się nie stało, poświęcając naprawdę, no, dużo, dużo mniejszą ilość, to... no rozumiem, że najlepiej by było, gdyby nikomu się nic nie stało i że poświęcanie jest złe, ale dopóki to będzie w miarę małe poświęcenie względem tego, które będzie wymagane, jeżeli nie użyjemy kowadła i nie zrobimy nic w tej sprawie. Sorry. Czemu mam coś poświęcać z powodu twojego poczucia winy? Jak byś się czuł? Gdybyś wiedział, że oddzielono cię od wszystkich duchów, które były przed tobą, że nigdy nie wyruszysz na spotkanie przodków. Czemu w ogóle go słuchasz? Mieliśmy umowę. Przyszedłeś tu po mnie, nie po niego. Brando, ty cholerna, obłąkana idiotko. Naprawdę nie widzisz, jak wiele straciłaś, żeby dotrzeć do kowadła. Rozejrzyj się. Czy tak powinno wyglądać nasze imperium? Jak rozlatujący się tunel pełen pomiocich odchodów? Kowadło pozwoli nam odzyskać naszą chwałę. Ja już swoje powiedziałem. Wybacz, Caridinie, cokolwiek uważasz, ale bez kowadła nie czeka nas lepszy los, tylko wręcz przeciwnie, moim zdaniem gorszy. Jest zbyt potężny, żeby go nie zatrzymać. Nikt nie powinien mieć władzy nad cudzą duszą. Kto jak kto, ale golem na pewno doskonale to rozumie. Jest potężny, ale cena jest zbyt wysoka. Kowadło jest niezbędne. Niestety, Łyn, sprzeciwiaj się, ale to jest mój rozkaz. Nie widzę po prostu, no, mniejsze zło. Najprościej to wytłumaczyć w ten sposób. Nie mogę do tego dopuścić, nieznajomy. Do mnie, golemy! Brońcie kowadła za wszelką cenę! Nie możemy wypuścić broni, która może ocalić wszystkich, poświęcając tak niewielu.
Oczywiście, ja tym kowadłem będzie jakaś sensowna władza, no ale cóż, nad tym nie mamy władzy żadnej już. O, widzę, że Tajamy wspala się ze strony naszej Brandy i jej dwóch golemów, to dobrze. Karidin może być ciężki. Na początek ja bym się zajął golemami. Tym najpierw. Nie, w sumie tym. Bo tamtym się powinna zająć Branda. Uyn natychmiast się niech odsunie z Morrigan. Na rozterki jeszcze nam przyjdzie potem czas. Teraz czas pokonać Karidina. Niekoniecznie chcę go zabijać, no ale on no, nie pozwoli nam. Jak sam to zresztą powiedział, więc cóż, pozbędziemy się go. Jakkolwiek jego geniusz mógł być jeszcze przydatny dla krasnoludów, to jednak... Co poradzić? On nam nie pozwoli... A nie mam zamiaru przyglądać się, jak inne rasy giną tylko dlatego, że... Troszeczkę trzeba za to poświęcić. Brutalne, ale bardzo prawdziwe. Pomóżmy tamtym z golemami. Niech dorzwio potankuje Karidina. Uciekaj, panno Morrigan. Nie, to jest Morrigan, jest tutaj, to Uyn. Uciekaj w tamtym kierunku. Odwróć uwagę. A, on na Morrigan jednak szarżuje. A to ci świntuch. Jaki świntuch, patrzcie jak on zapierdziela. Tamten golem prawie nie mogę go uleczyć. Uyn, możesz uleczyć golema w ogóle? W teorii powinnaś. Bo bądź co bądź, Shale możesz. Okej. Oj, Morrigan na pięść Karidina to nie jest najlepsze połączenie. Znaczy Morrigan i pięść Karidina. Przestań gonić tą Morrigan, co ona ci złego zrobiła? Co ona się w zakręcie rzuciła, nie wiem. Agresja plus 10 tysięcy? Naprawdę nie wiem. Zakręcie pracujących wspomnień czy inne badziewie? Odporność, to że nie umrę, tak właśnie mogłem spodziewać. Że jako boss ma on sporą odporność na ogłuszenia. Bo ja nie całkowitą. Jestem w ogóle nietykalny przez nie. Kurczę, ta walka była najmniej śmiesznie przez fakt, że Karidin cały czas goni. O kurczę, elektryczny rozbłysk. Nie wiem, spróbuj go jakoś zatrzymać ktoś, nie wiem, ty, ktokolwiek, bo jak on tego użyje, to zgaduje, że efekt będzie co najmniej zły. Możemy się niby odsunąć, ale... naprawdę myślałem, że nie wrobimy i miałem rację. A wyjdźmy z tego, bo to nas jeszcze pozabija. Niekoniecznie z Brandą chcę współpracować, ale naprawdę... Już powiedziałem to zbyt wiele razy, co miałem powiedzieć. Nie wiem, czy ze mną zgadzacie, czy nie, ale ja uważam, że to był jedyny słuszny wybór w tym momencie. Co tu ciekawego tu mamy? No, 20 odporności na elektrycznej zawsze coś. Znaczy, wydaje mi się, że gdybyśmy Brandę zabili, to taka opcja oczywiście też istnieje, to byśmy zyskali coś lepszego. I też z tego co wiem, co mi ktoś z was napisał, że gdybym zabrał tutaj Shale i wystąpił przeciwko Karidinowi, to ona i tak walczała po stronie Karidina. Niezależnie od tego, o co by mi powiedział, czy użył perswazji, czy czegoś tam, po prostu ona walczała po stronie Karidina i tyle. Kufer. Powłoka porażenia, pył Lyrium, ciężka zbroja, czarnicza runa, średnia sztabka srebra i diament. Same cenne rzeczy. No i czy się kowadła pustki? Chyba najpierw powinien pogadać z Brandą, nim do niego podejdę. Chociaż mogę niby obejrzeć tylko. Ho, Lyrium przebiegający przez kowadło lśni jak płynny metal, ale pokrywające ciemne plamy przypominają jego mrocznej przyszłości. Kowadło i kamienna posadzka stanowią jedną całość, nie da się go zabrać. Muzolne odkupywanie podstawy kawałek kazawoku zajęłoby całe lata. Czyli tego nie da się przemieścić do kowadła, w ogóle ona jest na takim... w takim dość specyficznym miejscu jest. A pewnie zniszczyć też się go nie da, bo jest wbrew pozorom bardzo potężnym magicznym artefaktem. Jeżeli jest tworzyć kolemy, to bym rzekł, że niemalże wszechpotężnym. Chociaż wszechpotężne to jest słowo klucz, ale... ale nie w tym momencie. Oto jest kowadło pustki! Cóż za moc! Znalazłaś kowadło. Zadowolona? Może wrócimy do Orzammaru, podzielimy się dobrą nowiną. Spójrz, było warto. Nie żałuję niczego. Kowadło jest dokładnie takie, jak sobie wyobrażałam. Powinienem był wiedzieć. Myślałem, że kiedy dostaniesz już swoje kowadło, będziesz szczęśliwa. Może użyję go teraz, w ramach nagrody za pokonanie Karidina. Chciałeś koronę, prawda? A może widzisz już coś ważniejszego od małostkowych władców Orzammaru? To, że jesteś strasznie zdradziecką żmiją? Poza tym nic nie widzę ciekawego. Zrobiłem to, co uważałem za słuszne.
Jasne, zrób mi golema, możesz użyć dłuższy Ogrena. Nie no, dobra, Ogren to jest też porządny chłop. Nie diabła. No, daj mi koronę patronki. Kongres będzie musiał ją uznać. Więc odsuń się, a ja wykuję ją dla ciebie. Zanieś ją komu tylko chcesz. I po to była ta cała droga. Żeby zdobyć najznakomitszą koronę. Najpotężniejszą broń, jaką miały krasnoludy z Ferelden'u. Kiedykolwiek. Moim zdaniem to był słuszny wybór, jakkolwiek. Takkolwiek tak uważam. Proszę. Brzydka bryła gorącego metalu na kilka pustych łbów. Teraz odejdź. Upłynie nieco czasu, nim zrozumiem tajniki tego miejsca. Powodzenia w badaniach. Kiedy Orzammar wybierze sobie nowego władykę, każ mu po mnie posłać. A gdy wyruszysz ze swoją armią przeciwko arcydemonowi, będzie jej bronić morze stalowych istot. Mam nadzieję, że się cieszysz, Brando. Chyba nie rozumiesz, ile nas to kosztowało. Oj, zamknijże się, Ogren. Było, minęło. Idź na dziwki albo co. Niech to głaz. Nie brałam cię za melancholika. A teraz precz! Nie mam pojęcia, jakim tutaj oni się związali. Ogren zgadza się, plus 7. Gdybyśmy pewnie zabili Brandę, miałoby co nieco do powiedzenia nam. No chociaż, czy ja wiem. Nie wiem, czy koniec końców jest świadom tego, że Branda go zdradzała. Mi się wydaje, że chyba jest, bo był przy tym wszystkim, ale jednak no. Któż to wie. Dobra, już nie przeszkadzajmy tej Brandzie, tylko jeszcze tutaj jest z golemów jakiś mamy. Z tego co pamiętam, jest on związany z jakąś misją, więc warto byłoby go zobaczyć. Widzisz dziwną kamienną tablicę zniszczoną przez wiek. Na jej powierzchni wykryte są zostały niezliczone krasnoludzkie runy. Zbadaj tablicę z bliska. Runy są bez wątpienia krasnoludzkie. Zdaje się, że jest to długa lista imion. Każdy z nich jest opatrzony znakiem rodowym. Rozpoznajesz tylko nieliczne z nich. Na samym dole zapisane jest: czcimy pamięć tych, którzy złożyli tę ofiarę. Niechaj ich imiona nie zostaną zapomniane. Runy są wyryte na tyle głęboko, że dałoby się je przekalkować na pergamin, by przekazać komuś zawartą w nich informację. Ogren, co to jest? Poznajesz to? Imiona. Całe mnóstwo krasnoludów. Czekaj. Czcimy pamięć tych, którzy złożyli tę ofiarę. Niechaj ich imiona nie zostaną zapomniane. Orzesz ty w mordę. To pomnik ku czci wszystkich krasnoludów, które stały się golemami. Dam za to głowę. Gdyby dało się to jakoś zanieść do skulptorium w Orzammarze, narobiliby w portki ze szczęścia i zapłacili niezły grosz. Może nawet jedno i drugie. Może kapitan Obvious, może kapitan Oczywisty, jak zwał tak zwał, ale jednak teksty to ma swojskie. Przekalkuluj runy. Przekładasz tablicy kilka skrawków pergaminu i przerysowujesz runy, a następnie chowasz się do plecaka. Kontynuuj. Nowe zadanie, spis golemów. I też chyba z tego co wiem, od tego zadania będziemy mogli zbadać przyszłość Shale w pewnym tego słowa znaczeniu. O, mogę się jakoś w ogóle szybciej wydostać, czy będę musiał wracać ścieżką całą tą tutaj aż do głębokich ścieżek? Nie mam pojęcia. Ale cóż, też Ogren powiedział na koniec, że jaką wiarę ponieśliśmy. Jaką jeszcze będziemy musieli ponieść, żeby to kowadło się przyczyniło do zmniejszenia tych ofiar. No cóż. Wow, Branda w ogóle iście wniknęła w tą robotę! Jeśli aktywuje rudę Lyrium w głównym węźle... Iście się... zatopiła w tym. To było suche, nie wiem co i głupie jeszcze bardziej. Dobra, mniejsza, wiecie co, Oliska? To na tyle w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Do następnego jak razu. Sobie życzysz. Na razie i cześć. Hej, Oza.